Cześć wszystkim, znowu Poziom 7, dalszy ciąg Raymana 3. Dobra, w poprzednim odcinku skończyliśmy na jadce. Okej. Przywitamy się z tymi panami, jak powinno. Okej, tak, okej. A, tylko tyle? Okej, jemu przydałoby się specjalny jakiś podarek. Pytanie jak? O, dobra, to jest. Ukryty. Nie ukryte raczej drzwi do zniszczenia. Co my tu mamy? Do tej puszki pewnie jeszcze będziemy musieli wrócić. Kurcze blaszka, Rayman! Widziałeś, jakie to wielkie? Niesamowite! Mogliby się szarpnąć na windę. Co? Mam pylać na piechtę? Coś mi mówi, że będziemy musieli się wspiąć na to takie doświadczenie z gier. Okej, zobaczmy tego pana na cel. Żeby nie uciekły ataki. Tak jak teraz uciekł. Może go mieliśmy na celu. Okej. Takiego ciosu nie trzeba aż tak mocno ładować. Dobra, chyba nie ma żadnej puszki. Więc po prostu pozbierajmy punkty. Okej, chyba że coś tam na dole jest. A tam jest coś. Dobra. Okej, czy jednak będzie tu gdzieś puszka. Okej, gdzie jest ten pan strzelający tutaj? Okej. Lepiej? Tu jest beczka. Tam jest tension. Ta, potrzebuj... O, dobra. Tylobox już się wziął do roboty. Potrzebujemy śliwki. Tam jest śliwka. Musimy ją przetransportować tam. Okej. Dzięki za wyjście, Globox. Pytanie, czy śliwka umie pływać? Z jakichś magicznych przyczyn nie zniszczy się, jak ją rzucę do wody? Chyba się zniszczy. Tak, bo w wodzie nie da się jej podnieść. Okej, dobra. Więc bez zielonej puszki tutaj się nie obędzie. Dobra, zostawię sobie punkty na później, kiedy już zdobędę tą zieloną puszkę. Dobrze by było nie podłapać bąbelki. Dobra, no to nic nie mam, na pewno. Wejście jest otwarte, otwarte. No to wchodzimy, co? Ta, nie do końca otwarte, ponieważ... O, jest przycisk. O, tajemnicza muzyka. Okej, szanowni pięść na ten syna. Dobra. Co mi dasz, zieloną puszkę? Będę głosował za. No, gdzieś poleciał i coś mi dał, ale nie widzę co. No dobra, może gdzieś tutaj będzie, co? Dobrze by się byłoby rozejrzeć. Tak, przed przypadkiem zebrałem punkty. Nie widzę zielonej puszki. Dobra. Troszkę się pokręcę. Już nie pamiętam dokładnie, jak rozwiązywać te poziomy. A, dobra. A, dobra. Tam dał mi puszkę. Dobra. Ciekawe co.
co ona mi da? Nie widzę tutaj żadnych obręczy. Okej, okay, dobra, myślałem, że na tym się nie chodzić, ale da się, widocznie. Kolejna puszka. I kolejne obręcze. Bardzo ładny poziom. W ogóle artystyczna oprawa Raymana Trójki jest bardzo ładna. Że technologicznie nie powala obecnie, ale artystycznie nadal bardzo ładnie wygląda wszystko. Muszę przyznać. Dobra, i co teraz? Okej. Okay. Ty na pewno będziesz miał zieloną puszkę. Spotkamy się na domu. Okej. Okay. Czekaj, czekaj. A, dobra. Myślałem, że to jak coś do zebrania obręcze były. No dobra, jestem na dole. No jedziemy na puszka. Jeden z moich braci nadal jest w niewoli. Uratuj go, a puścimy cię do naszego świata. Okej, okay, widziałem go już. Nie musisz mnie krzyczeć na mnie. Okej. Okay. Tutaj. Jeszcze tutaj. A? Już mogę przerzucać. Już mogę przerzucać siłkę. A tam jeszcze punkty do zebrania. Punkty trzeba zbierać. Tak jak mam walki. Rayman. Jeszcze raz po puszkę. Zbieramy punkty i idziemy tam. Kolekwią na myśli mówiąc, ten wpuścimy cię do naszego świata. Okej. Okay. Dobra, wszystko. Dobra, czas na śliwkę. Pytanie, czy z tej odległości dorzucę tutaj, czy raczej nie przerzucę? Okej, okay, stałem celowanie, więc... raczej nie. Hop. I hop. Dobra. Iha. W sumie rzucanie wcale nie wychodzi szybciej niż noszenie. Tam? Miejsce na siwkę. I tensjon. Siema! Nie uważasz jak ci przywala z pięści. Okej, okay, co zrobisz w tensjonie? Okej, okay, zrobił jakiś portal. Tak, oczywiście Globax. Po pijaku wszyscy się znają na wszystkim. A? I wchodzimy. Słyszę tutaj kogoś. Okej, okay. Ma jakiś nowy przeciwnik. Pamiętam jakiegoś pana, który by strzelał trzeba teraz. Okej. Okay. Wystarczy przeskakiwać. Dobra. Co my tu mamy? Ta kamera nadal się jeszcze nie namyśliwa. Czy chce mi pomagać, czy nie? Okej, okay, nie zdarzyłem. Trzeba będzie jeszcze raz. Uh-huh.
więcej was. A, tak. No już tak, tak przerwałem. Excellent. I po co tu przyszedłem? O, tu puszka. Dokładnie. I teraz muszę w coś strzelać. A nie w co? To. Dobra. Okej. Na pierwszym strzałem. Bywała celność. Okej. Tutaj. Aaaa! Tak, odbieram to puszką. To mi coś już mówi. Mam pewnie też to małe przejście, w którym się obecnie nie zmieścimy. Dobra, lecę na górę tędy. Aha. Tak lepiej. Dobra, ktoś na górze coś rzuca. Tak, jakiś pan grenadier znowu. Bawimy się Donkey Konga. No, coś powiemy o tej zabawie. Okej. Dobra, padali. I dobra, dostałem puszkę czerwoną. O, siema. Ha, pensjoni biorą się do roboty. Wiedziałem, że pensjoni potrafią takie rzeczy. Specjalnie nie umarli pensjoni. Okej, dobra. Gonimy za butem. On zjechał na sam dół. Zgonimy go i na dole się z nim policzymy. Okej. Sterowanie tym butem jest mocno problematyczne. Tak dla mnie. Zwłaszcza jeżeli użyje się do pędu. Okej, chyba jesteśmy. Gdzie jest nasz but? Jeszcze zjechał. Dobra. Gdzie jesteś, bucie? Nie widzę go. Może gdzieś jeszcze dalej poleciał. No, tu jest, dobra. Teraz się wziąć do roboty. Jejeje. Czy to może wyglądać głupio, ale naprawdę trafienie go nie jest proste. Okej, tak lepiej. Jeszcze raz? Mogę prosić jeszcze raz? Gdzie on uciekł? Gdzie on uciekł? Gdzie on uciekł? Się chowa za pilarami? Gro. Okej, jest tutaj. Wjechał na górę. Wiedziałem, że może to robić takie rzeczy.
dobra. No, poszło. Jupi. Dobra, dostaliśmy coś gdzieś. Wygląda na to. Może to na zewnątrz. Tam przy bramie coś się pojawiło. Wziąwszy pod uwagę to, że Tinsieni wyczyścili bramę, może coś tam się wydarzyć teraz. Dobra. Mamy przeciwnik. Mamy wroku. Pogonił Tinsieni. Dobra, z Zybanem się będziemy już spotkać teraz, co jakiś czas. Taka na niego jest bardzo prosta. Zawsze tam, gdzie się znajduje, musi się znajdować prędzej czy później jakaś czarowna puszka. Ładujemy ją, żeby podbić jego pancerz. I ładujemy ile było. Okej. Może to zająć parę. Rundek. Dobra, wiecie co, chyba puszczanie masowo chyba najlepiej. Okej. To zajmuje te czasu. Ale w sumie nie jest aż takie trudne. No poza tym, że on tak mocno spamuje tymi pociskami. A dobra. To tak lepiej. Okej. Chyba koniec poziomu, tak? Koniec. 78%. Może co zapominałem, jak zwykle. Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Glabax! Przestań wcinać gluty z nosa! Klej kryżowy to nie jest! W następnym odcinku Globox przestaje wcinać gluty z nosa. Zapoznamy się z tym czymś, co tam kroczy z tyłu. Z pewnością będzie bardzo miłe i będziemy mieli rozbudowaną dysputę na temat wiele tematów filozoficznych i tak dalej. Czyli wiecie, co mam na myśli. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!